21. edycja Świata pod Kyczerą zawitała do Legnicy. To jeden z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Przez centrum miasta z tej okazji przyszedł barwny korowód. W tym roku 14 dni, 12 dni festiwalowych. Dolny Śląsk, Opolskie i Małopolska. Jesteśmy już po koncertach w Świdnicy, w Chocianowie, w gminie Lubin. Legniczanie mogli podziwiać kilkanaście grup tancerzy z kraju i z zagranicy, m.in. z Kolumbii, Nepalu, Argentyny czy z Hiszpanii. Jest to festiwal, który dosłownie wychodzi na ulicę, wychodzi do ludzi. Nie ma tego sztucznego podziału między artystę a widza. Można tak naprawdę być obok artysty, widzieć jego kunszt, tańce, muzykę, można zrobić sobie wspólne zdjęcia. I to jest jego walor. Staramy się właśnie ożywiać nie tylko duże miasta, ale to, co jest, myślę, wyjątkowe dla tej imprezy, to, że wychodzi na małe wioski. Festiwal w tym roku potrwa wyjątkowo długo, bo aż do 12 lipca. Artyści zaprezentują się m.in. w Małopolsce i na Łemkowszczyźnie.